Dzień dobry, dzisiaj będziemy wymieniać olej w Ford Mondeo MK5 dwulitrowy diesel 150-180 koni. Zaczynamy. Przed wymianą oleju warto się przejechać parę kilometrów, nagrzać silnik do optymalnej temperatury, gdyż będzie go dużo łatwiej spuścić i zejdzie praktycznie cały silnik. Ok, zrobimy parę kilometrów, żeby zagrzać silnik do optymalnej temperatury. Jezu, słońce przeszkadza nagrywać. I bierzemy się za zrzutkę oleju. Dziękuję. Ok, silnik rozgrzany, olej rozgrzany. Chciałbym nadmienić, że wymianę oleju wspiera stacja paliw Carbonex w Jędrzejowie, która współpracuje z firmą Total. Wjeżdżamy na kanał, wymieniamy olej. Jesteśmy nad kanałem. Otwieramy maskę, żeby olej nam łatwiej zleciał. Proszę bardzo. Odkręcamy korek wlewu. Wyciągam magnet. I schodzimy na dół. Ok, zaczynamy od odkręcenia osłony silnika. Potrzebny nam do tego będzie Torx numer 30. Odkręcamy skręty. Obudowa nam nie powinna odpaść, gdyż trzyma się na takich plastikowych zaczepach. Będzie nam później potrzebny śrubokręt płaski, żeby je wypiąć. Dobra. Go. Odpinamy te dwa zaczepy, jak wcześniej mówiłem. Potrzebny mi jest tam taki płaski śrubokręt wkrętak. Tutaj wypinamy jedną opaskę. Proszę bardzo. Możemy sobie głową podtrzymać obudowę, bo nam już niestety leci na dół. Tu sobie robimy tak samo. Z drugiej strony warto mieć dwie osoby do pomocy, ale o, w ten sposób mamy odpiętą osłonę silnika. Dostaliśmy się do miski olejowej. Tu mamy miskę olejową. Tu jest korek spustowy, o dziwo plastikowy. Żeby go odkręcić, musimy wyciągnąć to zabezpieczenie. Potrzebne nam będą takie szczypce. Proszę bardzo. Zabezpieczenia nie wyrzucamy, jeszcze nam się przyda. Wyciągamy. Ok. Szykujemy sobie zlejarkę albo jakąś miskę, żeby sobie zlać olej. Pozor. Tu ten kanał jest dosyć wąski, nie mam miejsca na olejarkę, żeby zlewać ten olej. Wziąłem sobie stare wiaderko po farbie. Do odkręcenia tego korka spustowego nie potrzeba nie wiadomo jak wielkiej siły. Wystarczy palce i szybki spryt, bo niestety nie będzie to dosyć czysta praca i przyjemna. Proszę bardzo, odkręcamy go palcami i zlewamy olej. O, niestety wszystko jest w oleju. Czekamy aż spłynie. Pamiętajcie, że olej jest bardzo gorący. Ok, nie wypuśćcie korka do miski. Olej prawie zleciał, żeby nam nie. Teraz zajmiemy się wymianą filtru oleju, żeby nam olej nie kapał dalej, to co zostaje, to pozostaje się na głowę. Na chwilkę go przymkniemy. O, tutaj sobie wytrzemy, żeby nam nie leciało. Do odkręcenia filtru paliwa postawimy sobie tutaj kaleczko. Potrzebny jest nam taki klucz właśnie. Ustawiamy na odkręcanie. Chwytamy go w ten sposób. Proszę bardzo. O! Popuszczony. O. Oczywiście z filtru niestety musi lecieć olej. Nie jest to fajna sprawa.
uzbrajamy się w cierpliwość. Najlepiej sobie założyć lateksowe rękawiczki, gdyż, tak jak mówię, nie jest to czysta sprawa. Jadereczko, powiedz przecie, kto jest najbrudniejszy na świecie? Okej. Okej. Tu mamy strasznie brudne wszystko. Filtr oleju. Musimy to wszystko ładnie wyczyścić do sucha, poczekać aż ścieknie cały olej. Najlepiej się zaopatrzyć w dużo większą miskę do spuszczania, wręcz wannę, gdyż wtedy można z dwóch miejsc na raz spuszczać olej. Ok, filtr odkręcony. Bierzemy czystą szmatkę, wycieramy tutaj wszystko, żeby nam nie kapało później na obudowę. Bo co młodo, później jak założymy nowy filtr, niestety nie będzie tutaj tak dużo miejsca, żeby to ładnie wyczyścić. Ok, wyczyszczone. Przed przykręceniem nowego filtru oleju musimy tą uszczelkę posmarować olejem, żeby się nie podwinęła przy dokręcaniu. Tak więc bierzemy olej, smarujemy delikatnie. Warto to zrobić precyzyjnie, gdyż żeby nam olej tutaj nie wypłynął na filtr. Taki filtr przykręcamy tylko i wyłącznie rękoma. Nie używamy do tego żadnych kluczy. Ok. Ja sobie ściągnę rękawiczki, żeby mieć lepszy chwyt za filtr. Mógłby być troszkę dłuższy, bo za co złapać. Ok. Filtr jest dokręcony. Dokręciłem mocno rękoma filtr oleju. Odkręcamy dalej, że dalej w korek spustowy oleju. Poczekamy, aż spłynie całość oleju. Zostawimy go gdzieś na 20 do 30 minut. Idziemy na kawkę.